Jest jedna taktyka, to jest taki pierwszy vlog na kanale Fox International, który dla Was robię. Dzisiaj w kilku słowach podczas mojej listopadowej zasiadki chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak podchodzę właśnie do jesiennego wędkowania, czym jest dla mnie jesienne wędkowanie. Czym w ogóle jest dla mnie osobiście wędkowanie jesienią? Bez wątpienia to jest chyba najpiękniejszy czas. Ogółem bardzo lubię wiosenne zasiadki, jak to wszystko budzi się do życia, ale uwielbiam jesień z racji tego, jak matka natura pięknie rysuje kolorami, odcienie żółci, brązu. Wygląda to rewelacyjnie po prostu. Przez wielu też jesień nazywana jest czasem polowania na te największe. Tu się do końca nie zgodzę, dlatego że jesień to jest czas naprawdę pojedynczych brań, w których owszem zdarzają się potężne ryby. Jesień to przede wszystkim czas dla tych bez wątpienia najbardziej cierpliwych wędkarzy. Oczywiście można się obłowić czasami na wodzie PZW-rze, po zasiadce zastanawiamy się, co się tu wydarzyło. Można na komercji czasami przybić blanka. To nie jest takie właśnie oczywiste. Jesień jest taką porą roku, w której ciężko tak naprawdę cokolwiek przewidzieć. Możemy się naprawdę spotkać z totalnym blankiem na wodzie komercyjnej, na wodzie PZW połowić i na odwrót. Bez wątpienia jesień to jest czas dla tych najbardziej, może nie tyle co wytrwałych, chociaż to też, ale dla tych najbardziej cierpliwych wędkarzy, bo bardzo często trzeba swoje zestawy wywieźć bądź zarzucić i o nich zapomnieć na dobę, dwie doby, czasami nawet na trzy doby, to w zależności od wód, na których łowimy. Jesień to czas bez wątpienia takiego, ja to nazywam polowaniem. To jest polowanie na pojedyncze brania. Czasami się uda, czasami nie. Ale przede wszystkim każda zasiadka zawsze wzbudza w nas pewne refleksje, bo wracamy później do domów i sobie analizujemy, co się udało, co się nie udało. To jest ważne, żeby po każdej zasiadce wyciągać wnioski. My tu też nie jesteśmy od dzisiaj. Za nami dwie doby. Na razie nie mamy tutaj ryby. Nie wiemy jeszcze, jak to się skończy, ale dzisiaj w tym krótkim vlogu przede wszystkim skupię się na tym, żeby pokazać Wam, jak podchodzę do jesiennego wędkowania. Opowiem Wam o zestawach, o tym, czym nęcę i jakie partie wody wybieram właśnie podczas jesiennych zasiadek. Moim zdaniem zawsze, tak jak tutaj, kiedy łowię na wodzie PZW, warto jest używać dwóch różnych zestawów. Czasami, jak dobrze wiecie, nieraz na pewno mieliście tak, że sprawdzały się tylko sztywniaki, na drugiej zasiadce łamańce i tak dalej, bądź zestawy totalnie wykonane z miękkiej plecionki. Ja tutaj na tej zasiadce używam dwóch przyponów. Dwóch, które lubię w sumie najbardziej. Pierwszy z nich tutaj od lewej to jest slip derrick i tutaj klasyczny derrick wykonany w całości na fluorokarbonie. I teraz tak, jeśli chodzi o zestaw sztywniak na fluorokarbonie, tutaj użyję waftersa. Używam jesienią małych przynęt, w ogóle większość swojego czasu staram się łowić małymi przynętami. Kiedyś na przykład dużo wędkowałem, używając dużych przynęt typu 20-24 mm. To mi się pozmieniało i raczej preferuję używanie mniejszych przynęt. Tutaj zresztą na tej wodzie powiem Wam, że łowiłem karpie na bardzo małe kulki, gdzie każdy mówił: Paweł, tutaj trzeba zakładać 24 i tak dalej, jazie, leszcze, nie dadzą Ci spokoju. I na tej wodzie, powiem Wam szczerze, miałem bardzo, ale to bardzo mało przyłowów. I teraz taka ciekawostka, bo to oczywiście, jak zauważyliście, wiąże bait flossa. Nie jestem w stanie się przekonać do tego, że tu wystarczy go przypalić i wszystko będzie ok. Możecie się teraz śmiać, ale ja zawsze zakładam tutaj stoperek, dlatego że po prostu psychicznie nie zdzierżyłbym tego, że podczas rzutu to mi może spaść. Bo łowię tutaj z rzutu, o ile z wywózki jeszcze bym się na to zgodził, tak tutaj totalnie nie przypalam, wkładam klasyczny stoperek. Tutaj mam dwa końce bait flossa, które po prostu przywiążę do krętlika i przypalę ten węzełek, żeby się to wszystko nie rozwiązało. Łowię tutaj ogólnie, tak jak już Wam zaznaczyłem, na wodzie PZW, która ma bardzo dużo różnych głębokości, dlatego że jest to wyrobisko pożwirowe. Więc tutaj naprawdę dno wygląda jak wytłaczanka od jajek. Skupiliśmy się na tym,
żeby wybrać tą głębszą partię wody. Naprzeciw swojego stanowiska, w bardzo bliskiej odległości, mamy już 8 metrów głębokości. Świetne miejsce, które dało mi ryby jesienią i uwaga, także podczas letnich zasiadek, kiedy naprawdę było bardzo gorąco, te karpie szukały tutaj schronienia też latem. O. I tutaj tak w międzyczasie jeszcze pokażę, tutaj mam już wszystko przygotowane. Tak wygląda prezentacja tego łowtersa. Ale jeśli chodzi o miejsca, przede wszystkim na jesień to jest książkowe, piękne miejsce. Jesienią starajmy się szukać możliwie najgłębszych miejsc. Ja jesienią bardzo lubię łowić głęboko i to mi się sprawdzało. Naprawdę mało, kiedy miałem sytuacje, w których podczas jesiennych zasiadek miałem brania z płytkiej wody. Oczywiście też nie do końca można to lekceważyć. W momentach, w których mamy zasiadkę dosyć słoneczną, myślę, że wtedy jest szansa w miarę złowić karpia z trochę płytszych części wody. Jednak tak jak mamy tutaj, cały czas jest zachmurzone, wieje silny wiatr, promieni słońca w ogóle nie ma, zdecydowałem się, że wszystkie zestawy polecą na głębszą wodę. No i dobrze, to jest zestaw numer jeden. Przepiękny zestaw do łowienia zrzutu. Nigdy, ale to przenigdy mi to się nie zaplątało. Ten wafters także bardzo fajnie prezentuje się na tym zestawie. To jest haczyk Curveshank numer 4 i kulka 15 mm. Absolutnie ok. I teraz zestaw numer 2, klasyczny slip derrick. Tutaj także założymy kuleczkę 15 mm, ale założymy kulkę tonącą. Bardzo lubię na miękkich zestawach używać kulek tonących. Ten miękki przypon świetnie się układa na dnie. Cała kulka też się w ogóle nie podbija, co daje nam możliwie najlepszą prezentację imitującą jakiś naturalny pokarm, tak? Teraz szybciutko tutaj zakładamy, tutaj już trochę na leniwca, tu już miałem baitflosik nawet przymocowany, akurat pod piętnachę, więc tutaj zostanie nam tylko włożyć za chwilę stoperek i zestaw będzie gotowy. Tak jak widzicie, totalnie dwa różne przypony, uważam, że totalną, może nie głupotą, ale lenistwem byłoby użycie dwóch takich samych przyponów. Wielokrotnie na jednej zasiadce, na pewno tak samo jak Wam powtarzałem, zdarzyło się nieraz, że któryś przypon działa dużo lepiej, któryś dużo gorzej. Ja się teraz nie chcę zastanawiać, mając dwa takie same przypony, czy ja podjąłem dobrą decyzję. W ten sposób, gdy używam dwóch różnych zestawów, na których są dwie różne prezentacje przynęty, troszeczkę te szanse sobie zwiększam, dlatego że może którymś z tych zestawów uda mi się trafić w preferencję żerowania karpia. Tutaj drugi zestaw. Tak jak też mogliście zauważyć, ja używam tutaj do tej pętelki D, tak zwanej, takiego mikrokrętlika. Bardzo lubię odsunąć przynętę. I teraz tak, w momencie, w którym mamy już gotowe przypony, jak łowić, kiedy mamy już tak wybrane przypony, wybrane miejsce, tak jak tu, łowimy dosyć blisko zrzutu na głębokości 8 metrów, warto zrobić do tego PV-ki. Akurat też jesteśmy na takiej wodzie, w której też warto troszeczkę tej zanęty wrzucić. To jest jedna z nielicznych wód, na które ja jesienią jeszcze w ogóle nęcę. Więc czym nęcić? Zacznijmy od nęcenia. Towarem, który będzie dosyć mocno smużył i pracował etapowo. Od drobniejszych frakcji, jak chociażby drobny pelet, którego użyjemy w naszej zanęcie. Tak samo po kulki. Teraz mamy dwie frakcje, przy czym kulki jeszcze delikatnie krusząc, tonąc w pół, zostawiając kilka całych, mamy całościową zanętę, która świetnie nam będzie pracowała. Pierwszy będzie rozpuszczał się oczywiście pelet, później wszystkie drobniejsze frakcje naszej kulki i w momencie, w których być może odwiedzi nasze zestawy karp, on będzie miał coś dla siebie. Teraz zrobimy właśnie małe PV-ki, które zaczepimy do naszych zestawów, żeby mieć ładnie w punkcie podaną zanętę. Zaczynamy od peletu, bo w sytuacji, w której mocujemy PV-kę nie za haczyk, tylko przebijamy przez cały przypon, zawsze na samym dole warto jest mieć pelet, dlatego że pamiętajmy, że haczyk może wbić się w kulkę. Więc teraz przygotujemy sobie na szybko nieduże PV-ki. Peletu dosyć mała ilość. Do tego szybko tutaj dosłownie kilka kuleczek. Wyjmę je sobie nawet już tutaj
użyjemy do tego kulę Clive System. I teraz zobaczcie, wrzućmy sobie na przykład z dwie całe kulki, dwie takie rozgniecione w pół. Pamiętajmy, że to ma być wyłącznie delikatnie w punkcie podana zanęta przy naszym zestawie. To teraz można już troszeczkę ubić. I kolejne mogą już być tak totalnie, totalnie zmiażdżone, żeby to właśnie jeszcze tak fajnie smużyło razem z naszym pelecikiem. O. Zaraz ta PVEczka będzie gotowa. Latem na przykład w ogóle bym tego nie robił, dlatego żeby to szybko wyżarła mi drobnica i to wszystko za szybko by pracowało. Jesienią natomiast to wszystko działa, pamiętajmy, dużo, dużo wolniej. Woda jest zimna, zanęta pracuje bardzo wolno i powoli, dlatego nie warto jest skupiać się wtedy na frakcjach, które będą długotrwale się rozpuszczać. To wszystko ma działać dosyć szybko i wabić nam naszego karpia. Zobaczcie, to jest nasza PV-ka. Mniej więcej tutaj jest pelet i tu różne frakcje naszej kulki. To wszystko zacznie bardzo fajnie pracować. Od momentu rozpuszczenia się peletu, podrobniejsze frakcje kulki, które tak dosłownie zmiażdżyłem w palcach i te połóweczki sobie zostaną, gdy karp będzie sobie szukał pożywienia, idealnie punktowo trafi. No i teraz będziemy właśnie przy pomocy takiej dłuższej igły nadziewać nasz zestaw. Zawsze taki protip, który robię jeszcze, koniecznie przed tym zabiegiem zdejmijmy rurkę antysplątaniową z naszego przyponu, bo później jest bardzo ciężko ją włożyć. Mamy nasz przyponik. Tu się o nic nie martwimy, nic nam się nie wbije właśnie dlatego, że tutaj mamy pelecik i wiem, że w momencie, w którym rzucę, na tym zestaw pójdzie przeciążenie, mój grot haczyka nie wbije się gdzieś w kulkę. W pelecie jest to niemożliwe. Tutaj sobie ścinamy, bierzemy igiełkę. Muszę się do niej dogrzebać. Jest. Bierzemy igiełkę. Mamy naszą rurkę antysplątaniową i tak wygląda zestaw rzutowy. Drugi będzie wyglądał zupełnie tak samo, więc totalnie bez sensu jest to pokazywać. Ale jest to naprawdę fajna metoda, kiedy nie łowimy zestawem helikopterowym, łowimy w sposób klasyczny, czyli zestaw z bezpiecznym klipsem. Wtedy taki zestaw, raz, że nie ma szansy nam się zaplątać, a dwa, będzie bardzo fajnie, podobnie jak przy metodzie prezentacja naszej przynęty przy bardzo punktowym nęceniu. Myślę, że to jest bardzo spoko opcja i takie zestawy nie jeden raz mi się sprawdziły. Mogę naprawdę z czystym sumieniem polecić właśnie tego typu zestawy. Zestawy, które przede wszystkim także mamy różnorodne. Nie idźmy w jedno kopyto, starajmy się pracować nad wodą, a prędzej czy później sukces będzie gwarantowany. Także sobie trochę do Was pogadałem. Opowiedziałem, wydaje mi się, o kilku właśnie najważniejszych miejscach. Takich jak wybór miejsca. Tak jak podczas tej zasiadki. Wybrałem nie najgłębsze, ale jedno z najgłębszych miejsc, żeby tutaj łowić, co daje mi szansę trafić być może w zimowisko karpi, w miejscach, w których one już zbierają się na głębszej wodzie, żeby sobie spokojnie poczekać do chociażby nawet wiosny. Pokazałem Wam także różnorodność zestawów, co uważam jest bardzo ważne, żeby nie iść w jedno kopyto. Zestawy robić tak, żeby na każdym z nich mieć różną prezentację, co zwiększa nam szansę, żeby złowić tego karpia. Sprawa kolejna, czyli łowienie punktowe jesienią, które Wam także pokazałem. Drobne PV-ki, pamiętajcie, nie nęćmy dużo zimą, jesienią. Skupmy zanętę raczej w jednym punkcie, nie sypmy tego dużo. Nasza zanęta także niech nie pracuje długoetapowo. Starajmy się dosyć szybko złowić karpio poprzez robienie takiej zanęty, która będzie pracować etapowo. Tak jak Wam pokazałem, od drobnego peletu po skruszone kulki, połóweczki kulek i być może te kilka całe, które właśnie skuszą naszego karpia, kiedy wpłynie w nasze łowisko. Warto by było, żeby coś tam leżało, bo pamiętajcie, te wszystkie najdrobniejsze frakcje, tak jak drobny pelecik, skruszona kulka, to się rozpuści, to zje drobnica, a z całą kuleczką, nawet taką małą, już ta drobnica będzie miała trochę większy problem i mamy szansę, że w momencie, gdy karp wpłynie, będzie miał coś na tak zwany ząb i być może skusi się
na nasz zestaw. Mi się wydaje, że to tyle. Na pewno takie vlogi na kanale Fox International jeszcze się pokażą. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, krótkiego, przegadanego, być może Wam się podobał. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie coś dla siebie. Subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!